To jest wprost ideologizacja, a wręcz fanatyzm, powiedział ksiądz Damian Wyszkiewicz, katecheta, o słowach ministra edukacji i nauki. Przypomnijmy, kilka tygodni temu Przemysław Czarnek ogłosił, że jednym z zadań edukacji jest zbawienie dzieci. Objawił również drogę do tego zbawienia, czyli przestrzeganie 10 przykazań. Co na to katolicki ksiądz i katecheta z wieloletnim doświadczeniem? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Niestety w ostatnich miesiącach dość często musimy rozmawiać o ministrze edukacji i nauki Przemysławie Czarnku i jego różnych nowych pomysłach. Przemysław Czarnek jest jednoznacznie kojarzony z Kościołem katolickim, przedstawia się jako taki tradycyjny katolik, ale dzisiaj posłuchamy tego, co sądzi na temat jego słów o zbawieniu katolicki ksiądz i katecheta, ale na początek pokażmy słowa ministra Czarnka z listopada z Kongresu Edukacji Klasycznej. Wracamy za chwilę. Szkołę, która uczy nowocześnie rzeczy najważniejsze. Pytanie, co to są rzeczy najważniejsze? Jakbyście mnie państwo zapytali, czego ja chcę dla moich dzieci, i wydaje mi się, że to jest absolutnie kluczowe, to ja w pierwszej kolejności chcę, żeby się zbawiły. Żeby się zbawiły. Wydaje mi się, że absolutnie dramatem czasów dzisiejszych jest odcięcie człowieka od perspektywy zbawienia. A jak się człowieka odcina od perspektywy zbawienia, czyli nie ujmuje się go całościowo, nie tylko fizycznie, ale i duchowo, no to tak naprawdę zapomina się o rzeczach najważniejszych. I teraz jak te dzieci moje mają się zbawić? One się zbawią tylko wówczas, kiedy nie będą kłamały, kiedy nie będą cudzołożyły, kiedy nie będą zabijały. Czyli kiedy będą przestrzegać 10 przykazań Bożych, tych uniwersalnych rzeczy, które stanowią o dobru człowieka. I ktoś powie, no dobrze, no ale nie wszyscy są wierzący. Więc ktoś może nie chcieć perspektywy zbawienia. Wszystko jedno. Ale to wcale nie przeszkadza temu, żeby ten, kto nie jest wierzący i nie chce zbawienia, nie kłamał, nie zabijał, nie cudzołożył i był dobry. Na tym polega uniwersalizm tej edukacji klasycznej. Klasycznie kształcimy i wierzących, i niewierzących. Więc jeśli nie wyjdziemy od rzeczy najważniejszych, to też nie będziemy wiedzieć, co mamy z tymi dziećmi zrobić i w jakim kierunku je kształcić. To powiedział Przemysław Czarnek, nie katecheta, ale minister edukacji i nauki. A teraz oddajmy głos przed nami ksiądz Damian Wyszkiewicz, współautor książki Ostatni dzwonek, rozmowy o przyszłości lekcji religii, katecheta wyróżniony w konkursie Ministerstwa Edukacji, nauczyciel roku, o tym, czy państwowa szkoła powinna uczyć o zbawieniu. Oczywiście, że nie. Oświata ma zupełnie inne założenia. Powiedzmy sobie wprost, Ministerstwo Edukacji Narodowej powstało, między innymi z tego powodu świętujemy Dzień Nauczyciela 14 października, tak, świętujemy Dzień Komisji Edukacji Narodowej. To było przecież instytucja typowo oświeceniowa, która miała przede wszystkim nauczyć ludzi właśnie czytać, pisać i pogłębiać swoją naukę. Natomiast kwestie wiary, kwestie wychowania powinno się oddać rodzicom i katechetom, którym właśnie rodzice powierzą, tak? Więc to, że religia jest w szkole, jest tak naprawdę tylko jest to pewien taki przywilej obywatelski, że rodzice mogą właśnie posłać swoje dzieci i powierzają w zaufaniu właśnie katechetom swoje dzieci czy młodzież, tak? Natomiast
Natomiast no, nie może ministerstwo właśnie w żaden sposób angażować się w wychowanie, prawda, a mówiąc o zbawienie, tak? Ministerstwo, kiedy sprawdza program nauczania z religii, to tylko może sprawdzać pod względem merytorycznym, czyli czy nie ma tam jakichś rzeczy, które są sprzeczne, chociażby najprościej ze zdrowym rozsądkiem, tak? Bo nawet w kwestii teologicznych to ministerstwo nie może się wypowiedzieć, bo to Konferencja Episkopatu Polski ma swoich ekspertów z teologii. Zresztą też w przypadku innych wyznań też są eksperci, którzy właśnie mają ocenić te podręczniki do religii danego wyznania. Więc tutaj absolutnie to nie jest zadanie ministra i to już jest no wprost jakaś ideologizacja, a wręcz powiedziałbym jakiś fanatyzm. Mocne słowa księdza katolickiego i katechety o postawie ministra Czarnka. Ideologizacja, wręcz fanatyzm. Jedna sprawa to jest to, czy Państwowa Szkoła powinna uczyć o zbawieniu, ale druga sprawa to jest to, czy Przemysław Czarnek, katolik, przedstawia rzeczywiście katolicką drogę zbawienia, czyli wypełnianie 10 przykazań, jak twierdzi minister Czarnek. Co na to ksiądz Damian Wyszkiewicz? No to już święty Paweł mówił, że nie wystarczy właśnie przestrzegać prawa. Musi być wiara w Chrystusa i osobowe przylnięcie do Niego. I to jest za mało, prawda? To już nawet Sokrates mylił się, że nie wystarczy tylko być dobrym, tak, żeby być. Nie wystarczy być mądrym, tak, żeby być dobrym, tak? Więc tutaj no niestety minister Czarnek w swoich refleksjach dosyć mocno popłynął. I to nawet edukacja klasyczna zaprzecza temu, chociażby właśnie kwestia Sokratesa, że nie wystarczy tylko przykazania i sama teologia katolicka też mówi, że nie wystarczy same przykazania. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, no kiedy usłyszałem te słowa po raz pierwszy, to od razu mi się przypomniały słowa Pana Jezusa: oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Niech minister zajmie się przede wszystkim edukacją pod względem właśnie organizacji, pod względem no, pewnych właśnie podstawowych spraw. A kościołom, prawda, i katolickim, i ewangelikalnym niech da swobodę właśnie katechizowania. Niedawno mówiliśmy o tym, że Przemysław Czarnek został złapany przez media na gorącym uczynku, na tym, że nie dopełnia swoich obowiązków na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pytanie, czym zajmuje się minister Czarnek. Niestety możemy to oglądać codziennie w mediach. Jeśli chodzi o zgodność poglądów ministra Czarnka z katolicką nauką, zapytałam o to przedstawiciela Episkopatu Polski. 1 grudnia wysłałam pierwszego maila. Otrzymałam jednego maila, ale nie otrzymałam odpowiedzi na to fundamentalne pytanie, czy poglądy katolickiego ministra edukacji i nauki są zgodne z katolicką nauką o zbawieniu. Wciąż do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi, ale też rozmawiałam o tym z pastorem Pawłem Chojeckim, że być może uda się nagrać ciąg dalszy, jeśli chodzi o kwestię zbawienia, dyskusję z księdzem Damianem Wyszkiewiczem. Dlatego też gorąco już teraz Was zachęcamy, żebyście nadsyłali pytania i komentarze odnośnie tej bardzo ważnej kwestii, którą jednak nie powinno zajmować się Ministerstwo Edukacji i Nauki. A teraz kolejna kwestia to są lekcje religii. Na grudniowej konferencji prasowej Episkopatu i Instytutu Statystyk Kościoła Katolickiego podano, że na lekcje religii uczęszcza 92% uczniów szkół podstawowych i niecałe 70% uczniów szkół ogólnokształcących. To są dane na rok 2020. I zapytałam księdza Damiana Wyszkiewicza, jakie są przyczyny tego, że w miarę dojrzewania uczniowie rezygnują coraz częściej z lekcji religii, ksiądz Damian Wyszkiewicz. Już wielokrotnie mówiłem o tym, bo to też pewne badania pokazują, że przyczyn jest bardzo wiele. Jedną z takich przyczyn jest to, czy
taki młody człowiek w ogóle chce kontynuować lekcje religii w szkole, bo często jest tak, że znajduje właśnie jakieś inne odpowiedniki poza szkołą. Często to są różne właśnie grupy formacyjne, w którym się czują bardzo, bardzo dobrze. I często mówią, że o wiele więcej zdobywają dla swojej wiary w czasie tych właśnie spotkań formacyjnych właśnie przy kościele, jakiejś grupie rówieśniczej, która właśnie no, daje takie też pewne poczucie bezpieczeństwa, niż właśnie w klasie. I to jest naprawdę duża sztuka dla katechety, żeby potrafił właśnie zrobić z lekcji religii w szkole jakieś ciekawe spotkanie, żeby to było faktycznie spotkanie. To jest jakby jedna przyczyna. Druga przyczyna to jest często właśnie problem relacji właśnie pomiędzy uczniem a nauczycielem, czyli katechetą. Czasami zupełnie na innych falach te osoby nadają. Wydaje się, że najczęstszym takim problemem w charakterze takiej katechety jest taka, można powiedzieć, dogmatyczność, że nie potrafi rozmawiać, dyskutować, tylko właśnie zamyka się w twardych schematach. A to młodzieży się nie podoba. Młodzież potrzebuje dyskusji, rozmów. I trzeci taki właśnie powód to jest często właśnie taki bardzo praktyczny, że młodzież, która wyjeżdża najczęściej właśnie gdzieś z małych miejscowości, wiosek, no ma problemy dojechać, czy rano, czy wraca z powrotem późno wieczorem i niestety po prostu życie pokazuje, że o wiele łatwiej jest zwolnić się z tej lekcji, prawda, no, skoro nie ma żadnych zobowiązań. Młodzież potrzebuje dyskusji, dlatego też zachęcamy szczególnie was, którzy macie kontakt z młodymi osobami, żebyście podawali dalej ten program. Może wkrótce jakaś dyskusja z księdzem Damianem Wyszkiewiczem, również z młodzieżą. Zapytałam w tym kontekście też księdza Damiana o to, czy powinien być obowiązek lekcji religii lub etyki, do czego dąży minister Czarnek. Ja w swojej książce Ostatni dzwonek pisałem, że to byłoby dobre, gdyby uczniowie mieli obowiązkową religię albo etykę. Ale jest to sytuacja hipotetyczna, bo niestety nie mamy na razie póki co kadry, gdy chodzi o stronę etyki. I nie bardzo rozumiem, dlaczego jest pewna reglamentacja nauczycieli etyki tylko spośród katolickich uczelni. Przecież etykę mogą z uczelni również chociażby Akademii Teologii Chrześcijańskiej, prawda, czy z innych uczelni po prostu świeckich też mogą wykładać etykę. I z powodu tego braku kadry wydaje mi się, że na razie nie ma potrzeby zmieniać tej sytuacji. To niestety w tym momencie, gdybyśmy wprowadzili obowiązkową religię i etykę, no to wiadomo, że wtedy to byłby przymus tylko pójścia na lekcję religii, bo po prostu z braku kadry nie byłoby możliwości tworzenia lekcji etyki. I na koniec pytanie, co dalej, szczególnie z młodym pokoleniem, co dalej z religijnością Polaków? Odniosłam się do ostatnich badań CBOS-u, które pokazują, że w młodym pokoleniu na przestrzeni ostatnich 30 lat znacząco spada ilość osób praktykujących. I zapytałam księdza Damiana Wyszkiewicza, czy uważa, że jest to stały trend, czy te osoby w późniejszym wieku jednak wrócą do Kościoła katolickiego, chociażby po sakramenty. Dopóki będzie ta sytuacja pandemiczna,
to na pewno te wskaźniki będą się obniżać. To też z takiego życia parafialnego widać nawet moich znajomych, kolegów, koleżanek, którzy chcieli wziąć ślub, ale z powodu właśnie pandemii odkładają to na kolejne lata. Więc to jest jakby ta sytuacja zewnętrzna. Natomiast sytuacja wewnętrzna, czyli chodzi o to, w jaki sposób będzie Kościół funkcjonował. Czy Kościół będzie coraz bardziej ewangelizujący, czy będzie bardziej jednak dalej taki, można powiedzieć, konserwujący to, co jest. Więc to będzie dużo zależało tak naprawdę od hierarchii, prawda, jakie trendy będą, tak? No i, ale też oczywiście od tych, można powiedzieć, dołów, czyli jak będą funkcjonować katecheci, zarówno świeccy, jak i duchowni. Jeśli chcecie posłuchać więcej o przyszłości religijności Polaków, o tym, dokąd zmierza nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o tą sferę duchowości, polecam naszą debatę z początku grudnia, znajdziecie ją na kanale Idź Pod Prąd i w tym momencie postawimy kropkę. Zachęcamy Was do dyskusji pod programem, mam nadzieję, na ciąg dalszy. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka. Do zobaczenia.